Dobry wieczór, kochani. Dzień dobry, duszyczki. Przychodzę tutaj spontanicznie, bo chciałabym się z wami podzielić takimi inspiracjami dotyczącymi naszych decyzji, a w zasadzie braku decyzji. Dzisiaj miałam takie piękne prace, piękne sesje, gdzie właśnie ten temat takiej braku decyzyjności, braku zdecydowania, braku decyzji gdzieś tam się cały czas przewijał. Cześć dziewczynki, cześć Angusia, cześć Aniu. Fajnie, że jesteście. Cześć Małgosiu. Cześć Marku, cześć Oleńka. No, fajnie, że wyłapaliście mnie tutaj. Cześć Krysiu. I że dołączacie. Cześć Elunia. Słuchajcie, kochani. Czasami jest tak, że my nie tkwimy w jakichś sytuacjach, w jakichś przestrzeniach czy w jakichś relacjach i nie podejmujemy żadnej decyzji, tak? Albo boimy się podjąć decyzji. Na przykład, nie wiem, tkwię w jakiejś nieharmonijnej relacji, toksycznej relacji i nie podejmuję decyzji, żeby po prostu z niej wyjść. Cześć dziewczyny, cześć chłopaki. Nie mam tej siły do tej decyzji, tak? Jestem niezdecydowana. Jeżeli mam takie poczucie, że nie mam siły do decyzji, czyli do tego ruchu, wiecie, bo decyzja moja zawsze się będzie wiązała z pewnego rodzaju ruchem. Jeżeli mam takie poczucie, że nie mam siły do mojego ruchu, tym samym do decyzji, tym samym do działania, to nie oznacza, że ja nie mam tej siły w ogóle. Ta siła jest, tylko ta siła jest w jakiś sposób marnotrawiona. Na przykład jest marnotrawiona, moi drodzy, na tkwienie w sytuacji, która jest teraz. Czyli to nie jest tak, że ja nie mam energii do tego, moi drodzy, że ja nie mam do tego siły. Ja mam, tylko ta siła i ta moja energia, ta moja wewnętrzna moc sprawcza jest zużywana nie tam, gdzie trzeba. Na przykład na tkwienie w sytuacji, w której jest teraz. I to nie sytuacja powoduje moją bezsilność. Owszem, sytuacja, ona może tą bezsilność wzmagać. Więc to jest dla mnie takie wrażenie, że ona ją powoduje, ale ona jej nie powoduje, aczkolwiek ona może ją wzmagać. Bezsilność powoduje na to, że ja zużywam moją energię, własną energię życiową na tkwienie w sytuacji. To jest jeden aspekt, na który wam chciałam zwrócić uwagę odnośnie decyzji i braku podejmowania decyzji. A drugi aspekt, kochani, to jest taki, że często my się boimy podjąć jakieś decyzje, bo boimy się tej odpowiedzialności, tak? No weźmy właśnie ten przykład jeszcze tej toksycznej relacji. Załóżmy, jestem w toksycznej relacji, nie wiem, są dzieci, tak? Jest tam ten partner, mniej czy bardziej gdzieś tam toksyczna. I teraz, jeżeli ja podejmuję tą decyzję o tym, że ja już nie chcę być z moim partnerem, podejmuję tą decyzję o rozwodzie, to ja mam takie poczucie, że ta odpowiedzialność za ten rozwój, za to rozbicie rodziny i tak dalej, staje się moim własnym ciężarem, czyli ja to muszę udźwignąć. I poniekąd tak jest, poniekąd tak jest, ale pamiętajcie, moi drodzy, o tym, że tam, gdzie jest decyzja, tam jest wybór. Tam, gdzie ja decyduję, to oznacza dla mnie, że ja wybieram. A tam, gdzie jest wybór, jest dopiero wolność. Jeżeli ja mam taką relację i ja będę tylko zwlekać ze swoją decyzją, ja będę tkwić w tej sytuacji, tkwić załóżmy w tej relacji, będę czekać, a nie wiem, może partner podejmie taką decyzję, tak? Może on się zdecyduje ze mną rozwieść, może jakaś tam sytuacja się zmieni, a może poznam kogoś innego i ktoś mnie z tego związku wyciągnie, tak? Będę się mogła gdzieś tam podczepić pod kogoś innego, a może to, a może tamto.
brak decyzji wiąże się zawsze z tym, że rezygnujesz ze swojego wyboru. A jak rezygnujesz ze swojego wyboru, to rezygnujesz z wolności. Pamiętajcie o tym, moi drodzy, zawsze, kiedy będziecie stawać przed jakąkolwiek, kiedy się będzie inaczej, kiedy będzie się pojawiał lęk przed podjęciem decyzji. Jeżeli nie zdecydujesz, cześć Kasiulka, cześć Grażynko, jeżeli nie zdecydujesz, to miej świadomość tego, że w tym momencie rezygnujesz z wyboru. A jak rezygnujesz z wyboru, to rezygnujesz ze swojej wolności. Decyzja oznacza wybór. To ja decyduję. Owszem, ja biorę odpowiedzialność za tą moją decyzję, jak najbardziej. Na przykład tutaj wychodzę, nie wiem, z toksycznej relacji, biorę odpowiedzialność, biorę na siebie pewne skutki. Cześć Krzysiu, ale mam świadomość, że decyzja to jest wybór, a wybór daje mi wolność. Tylko wtedy. Nie wtedy, kochani, kiedy zwalamy decyzję na innych. Nie wtedy, kiedy czekamy, aż coś się wydarzy, albo aż ktoś podejmie tę decyzję za nas. Wtedy my nie mamy wyboru. A jak nie mamy wyboru, to nie mamy wolności. Jak nie mamy wyboru, to nie mamy wolności. Pamiętajcie o tym, moi drodzy. Warto podejmować decyzje, nawet trudne decyzje dla siebie, nawet te, które konfrontują nas z różnymi lękami, z różnymi niepewnościami. Ale dlatego, że to właśnie wtedy, kiedy zdecydujesz, to masz wybór. A jak masz wybór, to już jesteś wolny. I tym samym ta decyzja staje się Twoją siłą. Siłą do tego, żeby zrealizować to, co dokładnie sobie zamierzyłaś czy zamierzyłeś. No, to tyle na dzisiaj, kochani, z inspiracji. Trzymajcie się ciepło, śpijcie dobrze. Pa, pa!